Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi, w zasadzie moich komentarzy do Państwa komentarzy, do materiału, który nagraliśmy na kanale Nam Zależy. To była taka rozmowa z ambasadorem Szwajcarii na temat głównych zasad, na których opiera się polityczny system właśnie tego kraju. W ciągu 11 dni obejrzało ten materiał około 15 tysięcy osób. No i jest kilka komentarzy, które chciałbym skomentować ze swojej strony. Zacznę oczywiście od tych, które są bardzo przyjemne dla mnie. Andrzej Łuszcz. Wow, czegoś takiego się nie spodziewałem. Super i więcej. Oczywiście ukłon za wywiad w języku angielskim na poziomie plus polskie napisy. Bardzo dziękujemy. Dużo roboty było z tymi polskimi napisami. Nawet mieliśmy taki pomysł, żeby podłożyć dubbing. No ale w końcu stwierdziliśmy, że to byłoby jednak bardzo trudne. No i postanowiliśmy, że wyświetlimy dla Państwa z polskimi napisami, nawet licząc się z tym, że będzie mniej wyświetleń. Ale jak widać, pokonali Państwo tą barierę i tych wyświetleń wcale nie było tak mało. Zresztą bardzo dużo było pozytywnych komentarzy. Kolejny, Christomen. Zastanawiam się, gdzie leżą fundamenty ich sukcesu i czy w tym sukcesie pomaga system edukacyjny. Na przykład u nas kastruje się dzieciaki z intelektu i wbija im się niepotrzebne rzeczy, a to, co istotne, nie uczy się. W efekcie elita tworzy masę bezwładną, która nie jest w stanie nic mądrego zrobić dla siebie jako społeczeństwo. Coś w tym chyba jest. Ja kiedyś miałem taką rozmowę z Krzysztofem Szczawińskim, no i on opowiadał, że różne systemy kształtują różne postawy. No i system brytyjski, system edukacyjny, w ogóle anglosaski, kształtuje ludzi, którzy mają być samodzielni, zaradni, innowacyjni. Natomiast system francuski kształtuje przyszłych urzędników państwowych, takich, którzy będą mogli państwem dobrze zarządzać. Natomiast u nas to takie nawet nie wiadomo, co jest, i w gruncie rzeczy Krzysztof doszedł do wniosku, że u nas się kształtuje ludzi, którzy mają być podporządkowani władzy. Coś w tym jest. Wydaje mi się w odniesieniu tutaj do Szwajcarii, że oni mają naprawdę bardzo dobry system. Wspominał o tym ambasador, że po prostu nie ma centralnego systemu, tylko każdy kanton decyduje o swoim systemie edukacyjnym na swoim kantonalnym poziomie. W związku z tym jest konkurencja między kantonami. Ta konkurencja dotyczy nie tylko szkół, ale również nauczycieli, zarobków tych nauczycieli. Także, no, tak jak znowu powiedział ambasador, system konkurencji powoduje to, że powstaje jakość, że jest jakość wypracowywana i jest wprowadzana sprawiedliwość w odniesieniu do zarobków. To znaczy, on prawdopodobnie miał na myśli to, że po prostu ci, którzy lepiej się przykładają, mają lepsze efekty w swojej pracy, po prostu zarabiają więcej. I ja się absolutnie z tym zgadzam i no, też życzyłbym sobie, żeby w Polsce był taki system właśnie wprowadzony, żeby województwa decydowały, ba, nawet tak jak w Szwajcarii, żeby szkoły miały bardzo wiele w tym temacie do powiedzenia. Jak uczyć? Jaro M. Grubo. Gość naprawdę mocny. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Mikas. Rewelacyjny wywiad. Szkoda tylko, że zabrakło tematu powszechnego dostępu do broni. No jest to rzeczywiście temat ważny i interesujący. Sporo osób się tym interesuje. Niedawno na portalu pafer.org ukazał się artykuł Polaka na ten temat, bardzo ciekawy. Natomiast my planujemy przeprowadzenie wywiadu, jeżeli się uda oczywiście, jeżeli ambasador powiedział, że on na ten temat wolałby nie rozmawiać, bo ma attaché wojskowego u siebie w ambasadzie i polecił właśnie nam, żeby się z nim umówić i ewentualnie ten wywiad przeprowadzić. Planujemy zrobić to we wrześniu, także być może wrzesień, październik, jeżeli nam się oczywiście uda, no to taki materiał byśmy zamieścili. Matius Alpe, to jest ciekawy wpis. Według mnie ograniczone kompetencje centralne i concordance principe to najważniejsze cechy polityki centralnej. No i warto wspomnieć, że posłowie to nie zawodowi posłowie. Dziękuję za materiał.
No i tutaj ten concordat principi, ja bym się chciał odnieść do tego potwornie trudnego słowa, po polsku nazywa się to konsensualizm. To jest rzeczywiście to, co charakteryzuje polityczny system Szwajcarii, że tam dochodzi się do konsensusu. Tam nie zwycięża brutalna przewaga jednym głosem i wtedy miażdży się tych, którzy tej przewagi nie zdobyli. Wtedy można zrobić nimi wszystko, tylko tam się właśnie myśli o tym, żeby, no, żeby wszyscy byli, nawet mniejszość, żeby też była zadowolona. Także tutaj się wypracowuje właśnie decyzje na zasadzie konsensusu. I ja tutaj może bym sobie pozwolił przeczytać Państwu definicję konsensualizmu. Otóż jest to styl uprawiania polityki, którego istotą jest poszukiwanie rozwiązań zadowalających wszystkich, których obejmują skutki podejmowanych decyzji. Wedle A. Liebharta styl ten uwarunkowany jest przede wszystkim postawą, jaką prezentują elity polityczne, przywódcy i liderzy partyjni. Cechy konsensualnego stylu uprawiania polityki, i tutaj chciałbym, żeby Państwo zwrócili na to uwagę, unikanie sytuacji, w których decyduje arytmetyczna większość głosów. Podejmowanie decyzji głównie przez negocjacje wszystkich stron konkretnego konfliktu społecznego. Minimalizacja elementu rywalizacji. Optymalne rozwiązania wielopłaszczyznowych konfliktów społecznych zadowalające wszystkie ich strony, zapewniające kompromis. Zdaniem Steinera decyzje oparte na poszukiwaniu przyjacielskiego porozumienia przeciwstawiają się decyzjom opartym na rywalizacji mającej na celu pokonanie mniejszości przez większość w konkretnej sytuacji oraz decyzjom represywnym prowadzącym do trwałego podporządkowania mniejszości. To według z czym mamy w tej chwili do czynienia w Polsce. Model demokracji konsensualnej jest oparty na założeniu, że słowo lud jako podmiot władzy winno oznaczać tak wielką liczbę osób, jak tylko to jest możliwe, zwłaszcza w warunkach występowania izolujących się mniejszości lub wrogich wobec siebie segmentów społeczeństwa. Konsensualny model demokracji to reżim polityczny, w którym w miejsce czystej zasady większości pojawia się ograniczenie, rozproszenie oraz udział we władzy na wiele różnych sposobów. Konsensualizm, rozumiany jako sposób decydowania, związany jest przede wszystkim z umiejscowieniem w systemie politycznym związków zawodowych i grup interesu reprezentujących pracodawców. Instytucjonalizacja dwu- lub trójstronnego układu negocjacyjnego cechuje głównie Austrię, Danię, Holandię, Norwegię oraz Szwecję. Także zapraszam do zgłębienia tego tematu. Rzeczywiście u nas decyzje polityczne nie są wypracowywane na zasadzie konsensualnej, wręcz przeciwnie, właśnie tak jak tutaj było powiedziane, jest to miażdżenie tych, którzy przegrali. No i mamy z tym do czynienia i jesteśmy oczywiście z tego bardzo niezadowoleni. Kolejny komentarz to Robert Onvu, bo tak napisał, chyba z francuskiego trzeba go czytać. To jest mocne i bardzo potrzebne, szczególnie dziś. No i cała seria wpisów od osób Daria, Wojciech Pol, Dafiu, Marian Waszkielewicz, Marcin Stanko, Dziwny Kurs Osobowości. Takie rozmowy to perła. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, panowie. Też dziękujemy, że państwo obejrzeli. No, dla państwa to robimy. Jakub Stańko. Wow, to był najlepszy wywiad, jaki kiedykolwiek widziałem na YouTubie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jestem pod wrażeniem. Myślę, że Polacy są w takim momencie, że obecnie dużo ludzi szuka alternatywy dla zgniłego systemu, który nas po prostu upadla. Takie wywiady powinny się przebić do mainstreamu jak najszerzej dla pospolitej świadomości polskiego społeczeństwa, bo niewielu ma świadomość jakiejkolwiek alternatywy dla tego politycznego gna, jakie się nam serwuje w telewizji na trzy litery. Tak, to jest mój cel taki, żeby właśnie ta alternatywa, pokazanie tego innego systemu społecznego, w którym decyzje podejmowane są na zupełnie innych zasadach niż u nas, żeby to się przebiło, no najpierw oczywiście musi się to przebić do mainstreamu, a potem do powszechnej świadomości Polaków. Także proszę Państwa, jeżeli Państwo mają możliwości, mają jakichś znajomych, dziennikarzy, oni nie muszą być w mainstreamie, bo prędzej czy później taki dziennikarz ma jakiś tam znajomych wyżej, to jest naprawdę już bardzo dużo materiałów przygotowanych nawet przez samo Paferę. Są książki, książka
Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Szwajcarska demokracja rozwiązaniem dla Polski. Także są takie książki, można je podarowywać, one są tanie, można, jest dostęp do audiobooków, głównie na portalu Legimi, bo z tym portalem świetnie się współpracuje. Także można sobie to pobrać, wysłuchać, przeczytać, przekazać. Jeżeli Państwo będą mieli taką potrzebę, to zawsze można do nas napisać, możemy wysłać za darmo. Jeżeli taka jest potrzeba, jeżeli rzeczywiście ktoś nie może zapłacić tych 10 czy 15 zł, a potrzebuje, bo uważa, że ważnie, nie ma problemu, podeślemy, zawsze go służymy pomocą, no bo naszym celem jest właśnie propagowanie właśnie tej wiedzy. Wpis BK. Bardzo bym sobie życzył takiego systemu, jaki panuje w Szwajcarii. Dlatego musimy pracować nad świadomością Polaków i naciskać na rządzących, żeby ta nasza Polska taka zaczynała się stawać lepsza. To zapewne ciężka sprawa, ale uważam, że warto się na tym pochylić. Pozdrawiam pana Kubania, bardzo mądry i świadomy Polak. Dziękuję za pozdrowienia i też dziękuję za ten wpis. Tak? No, musimy rzeczywiście robić to, próbować. Ambasador mówił, że system szwajcarski nie może być w całości skopiowany i wklejony do Polski, bo oczywiście są różnego rodzaju uwarunkowania kulturowe, historyczne. Natomiast na pewno można poszczególne elementy wprowadzać do tego systemu, no i musi być dobra wola. Prezydent Andrzej Duda kilka lat temu wystosował takie pismo do Pawła Kukiza, w którym obiecywał, że powoła radę przy prezydencie, która tym problemem będzie się miała tą problematyką zająć. Było niejako pospolite ruszenie. Bardzo wiele osób zgłosiło akces do tej rady, bez względu na to, czy to byłoby stanowisko płatne, czy niepłatne, ale było dużo osób, które chciały właśnie tym zagadnieniem się zająć po to, żeby wprowadzić elementy demokracji bezpośredniej w Polsce. Ale na obietnicach się skończyło, projekt cały upadł, bo nikt z Państwa nie słyszał, żeby prezydent albo jakieś tematy były tego typu, były poruszane w telewizji obozu rządzącego. Piotr Olszewski. Dlaczego system polityczny Szwajcarii nie przyjął się w krajach bliźniaczych i kulturowo, jak Niemcy, czy podobna też rozmiarem Austria? No i wydaje mi się, że wyjaśnił to ambasador. Mianowicie Szwajcaria powstała na zasadzie konfederacji, na zasadzie dogadania się trzech kantonów, czyli trzech dosyć stosunkowo małych obszarów, które były już rządzone przez jakichś tam króli, jakichś tam wodzów, że muszą się bronić. Że po prostu żaden z nich nie przeżyje, jeżeli nie zewrą szyków, nie połączą się i nie będą się bronić. No ale podczas właśnie tego spotkania inicjującego tą konfederację prawdopodobnie ustalono, że ta konfederacja ma dotyczyć wyłącznie kwestii obronnych i tutaj będzie potrzebny zwierzchnik, który będzie koordynował działania tych trzech początkowo kantonów, natomiast cała reszta powinna zostać po prostu w jurysdykcji tych kantonów, nikomu nic do tego, jak się kształcimy, jak trenujemy, co robimy, jak produkujemy i tak dalej, to powinno się odbywać właśnie w tych kantonach albo jeszcze niżej, w gminach. To gminy o takich rzeczach powinny decydować. I tutaj dla przypomnienia właśnie zasada subsydiarności mówi o tym, że decyzje powinny być podejmowane na jak najniższym szczeblu, którego te decyzje dotyczą. Tak? Czyli jeżeli chodzi o obronność, no to obronność oczywiście dotyczy zespołu tych kantonów i tutaj trzeba na tym najwyższym poziomie tą decyzję podjąć. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję sera, no to w zasadzie już gospodarstwo sobie powinno decydować, jak ten ser produkować. Ciekawy pseudonim autora kolejnego wpisu, Leszek Bzdura. Apel i dwa wykrzykniki. Powinniście rozważyć wrzucenie wersji z lektorem, ponieważ część społeczeństwa nie potrafi dość skutecznie czytać napisów, przez to dużo osób może odpuścić, a temat wart rozpowszechniania. Co do teorii niechęci polskiego społeczeństwa do napisów, polecam bardzo ciekawy dokument z kanału TV Filmy Głosem Lektora. Zgadza się, to mamy tego świadomość, że Państwo raczej wolą słuchać po polsku, bo w zasadzie bardzo wiele osób, 90% jest odsłuchiwanych na telefonach,
prawdopodobnie bardzo wiele odsłuchiwane jest w samochodach, w związku z tym nie ma dostępu, nie ma możliwości, żeby śledzić napisy. Jest taki pomysł, żeby zrobić podcast i prawdopodobnie, czyli ja przeczytam po prostu moim głosem i zarówno rolę swoją, jak i ambasadora, albo nie wiem, z kimś się dogadamy, może ktoś z Państwa by się zgłosił i nagrał właśnie głos ambasadora, zapraszam do tego, no i wtedy taki podcast zamieścimy i wtedy będzie można rzeczywiście sobie w dowolnych warunkach to już wysłuchać. Adamus 1410. Już to widzę, jak w Polsce sprawdza się system koncyliacyjny i do rządu wchodzą politycy PiS i PO, Lewicy i Konfederacji. I współpracują. Zamiast posiedzeń rządu byłby kabaret. Zresztą nawet dziś w ramach ZP mamy kopanie się Morawieckiego i Ziobry. Kultura polityczna wynika z historii, a wiele rozwiązań jest unikalnych. Ja mam takie zdanie na ten temat, mianowicie jeżeli rzucimy polityków w dany system, który wymusi na nich pewne zachowania, to oni się będą zachowywali tak, jak ten system na nich to wymusi. Proszę zauważyć, że konklawę też się zbiera i dotąd, dopóki nie wybierze papieża, to siedzi w zamkniętym pomieszczeniu. Wynikało to stąd, że kiedyś, jak biskupi przyjeżdżali, żeby kardynałowie wybrać papieża, to gościł ich jakiś król. No i oni z tego korzystali, siedzieli, jedli, pili, nic nie robili i trwało to bardzo długo. I w pewnym momencie jeden z takich królów się zdenerwował, zamknął tych kardynałów w pomieszczeniu i powiedział, że dotąd, dopóki nie wybiorą papieża, to on po prostu odmówi im jakiegokolwiek jedzenia. No i w tym momencie właśnie ten system spowodował, że wybrali nieomalże błyskawicznie papieża. No i stąd już jest ta tradycja właśnie, że kardynałowie są zamykani, zamykają się po to, żeby papieża wybrać. Także wydaje mi się, że jeżeli byśmy wprowadzili taki system właśnie jak w Szwajcarii, to ten system by wymusił odpowiednie zachowanie polityków. W tej chwili politycy są bezkarni, wydają pieniądze, których nie mają, zadłużają nas, dodrukowują pieniądze i czują się naprawdę absolutnie bezkarni. Stąd wynika ich takie zachowanie, jakie reprezentują. Junoumi. System systemem, ale politycy rujnują najwięcej swoimi złymi decyzjami, głównie kierując się dobrem własnym niż obywatela. Oczywiście pomijam Konfederację, bo jako jedyni nie chcieli podwyżek pensji poselskich, co wskazuje na pełne oddanie obywatelom. Oczywiście co do Konfederacji pan ma takie zdanie, ale albo pani, natomiast inne osoby mogą być już wściekłe po pewnych kwestiach. W każdym razie to jest podstawa według mnie tego całego bałaganu w Polsce, że rzeczywiście w Polsce politycy nie są związani swoimi obietnicami wyborczymi. W związku z tym, jak są wybrani, to w tym momencie widać, że realizują prywatę. Po prostu to jest obsadzają swoimi znajomymi spółki Skarbu Państwa. I tutaj polecam Państwu mój materiał nagrany z posłem Arturem Dziamborem w maju 2022 roku na temat właśnie tego, jak rządzący się zachowują, jak rządzą, jak dogadują się i czym są motywowani. Po prostu jasno z tych rozmów wynika, że są motywowani interesem własnym, a nie publicznym. No i popularyzując wiedzę o szwajcarskim systemie politycznym, będziemy próbowali zmienić tę sytuację w Polsce, bo ona jest naprawdę zła. Krzysztof R. Pewnie Szwajcarzy mają swoje za uszami, ale zwróćmy uwagę na sposób wypowiedzi, luz, mimikę twarzy szwajcarskiego polityka i takiego Morawieckiego, Niedzielskiego czy innego z PiS-u albo PO. Dwa światy. No, oczywiście zgodziłbym się, przy czym tutaj należy zwrócić uwagę, że to jest ambasador i sytuacja nie była konfliktowa, tylko była bardzo spokojna, ale tak, zgadza się, bardzo miło się z panem ambasadorem rozmawiało. Rzeczywiście ja też dostrzegam taką różnicę, o której pisze Krzysztof R. Pink Skin. Szwajcaria dla mnie to jedyne demokratyczne państwo na świecie. Reszta państw uważających się za demokratyczne to oligarchie i mafie. Coś w tym jest. Też tak uważam. Tam jest prawdziwa demokracja, tam naród głosuje, tam naród tworzy konstytucję, naród ma do tego narzędzia odpowiednie, umie z tego korzystać, korzysta z tego co 3 miesiące. Także no,
ten system uważam za prawdziwą demokrację. Natomiast demokrację przedstawicielską, i to jeszcze w polskim wydaniu, to po prostu uważam, to są absolutnie dwa światy. Tutaj widać od wielu, wielu lat właśnie, że politycy realizują swoją prywatę. Happy. Teraz odwróćmy rolę. Dziennikarz ze Szwajcarii przepytuje ambasadora z Polski i pyta, czy jesteście dumni ze swojego systemu politycznego. To już na zakończenie taki komentarz, wydaje mi się, że daje dużo do myślenia. Jeszcze raz chciałbym Państwu serdecznie podziękować za oglądanie materiału z ambasadorem, obejrzenie tego materiału, tych komentarzy. Jeszcze raz zwracam się z apelem o to, żeby popularyzować wiedzę o szwajcarskim systemie politycznym. Tą wiedzę można popularyzować najprościej, dodając masę lajków, klikając ten kciuczek pod różnymi komentarzami czy pod samym filmem, bo wtedy YouTube to promuje, gdzieś tam pokazuje, jeżeli tych lajków jest dużo. Także można te lajki stawiać zarówno pod komentarzami na kanale Nam Zależy, albo tutaj w tym materiale. Można rozsyłać to do swoich znajomych, polecać im, żeby sobie obejrzeli. Również można korzystać z materiałów, które żeśmy jako Fundacja Pafere opublikowali. One są dostępne, można je pobierać, można z nich korzystać. W razie gdyby mieli Państwo jakieś kłopoty, proszę przysyłać informacje mailowo, wtedy będziemy odsyłali. Także proszę Państwa, walczmy o lepszą przyszłość Polski. Dziękuję bardzo. Do widzenia.